Jarosław Jakimowicz prawie pobił Monikę Gozdziarską na agresywne zachowanie gwiazdora TVP Kościa Niezgody LGBT. Program Big Brother w przeszłości cieszył się dużym powodzeniem. Do tego stopnia, zanim w 2008 roku zdecydowano się wyemitować wersję z celebrytami, do udziału zaproszono m.in. Jarosława Jakimowicza, Piotra Gulczyńskiego, Saschę Strunin, Marcina Millera, Jolę Rutowicz, która wygrała wcześniejsze edycje, Marcina Neumana czy Monikę Gozdziarską. Show dochodziło do różnych kontrowersyjnych sytuacji, a także kłótni. Widzowie doskonale pamiętają choćby przebrania Jarosława Jakimowicza z piórkiem na posladkach, w którym paradował w ramach pokazu mody, a za którym stała Monika Gozdziarska. O czym opowiedziała w rozmowie z naszym reporterem. Scenka, w której kontrowersyjny dziś gwiazdor ma na sobie makijaż, a za strój śluza mu majtki z piórkiem, krótki topor steczowe skarpetki, a jako dodatek damska torebka. Do dziś jest wypominana Jakimowiczowi, a on sam zdaje się unikać tego tematu jak ognia. Ten sławny pokaz, to moja zasługa. Ja go przebrałam i dałam mu moje skarpetki LGBT, wyznala nam Monika Gozdziarska. Celebryta, związany od kilku lat ze stacją TVP, otwarcie mówi o swoich poglądach i negatywnym nastawieniu do osób ze środowiska LGBT+. Kilka miesięcy temu dopuścił się nawet w miejscu publicznym zerwania tęczowej flagi, która wisiała obok polskiej, czym wywołał niemały skandal. Wówczas spadła na niego fala krytyki, także ze strony osób znanych. Monika Gozdziarska jasno wyraziła, co na ten temat myśli, i skierowała swoje słowa prosto do samego zainteresowanego. Jak się okazuje, historia miała ciąg dalszy na siłowni. I to dość mocny, bo doszło niemalże do rekoczynów. Jakimowicz i Gozdziarska spotkali się przypadkiem na jednej z warszawskich siłowni. Kiedy gwiazdor TVP zobaczył koleżankę, przypomniał sobie o jej słowach i postanowił do niej podejść. Nastraszył mnie na siłowni i chciał mnie uderzyć. Ja podnosiłam sztangi, on podszedł do mnie i powiedział jej: podoba ci się, co zrobiła z wyznalanem, dodając, że była to żenująca sytuacja. Monika Gozdziarska, która otwarcie mówi o tym, że jej córka jest lesbijka, nie godzi się na takie traktowanie osób LGBT, jakie przedstawia Jakimowicz. Dla tego człowieka nie ma szansy. Myślę, że zgubiła go pycha i to, że nadal żyje w średniowieczu. Kiedy był młodym wilkiem, wyznala nam Monika Gozdziarska, nawiązując oczywiście do tytułu najbardziej znanego filmu, w którym zagrali Jakimowicz. Średniowiecze już dawno minęło, rycerz zdechł, a zbroja zardzewiała, podsumowała swojego kolegę.